stajał się Jan Matejko, by pokazać władcę Michała Korybuta Wiśniowieckiego jako władcę takiego dostojnego, godnego. No, taki był poczet matejkowski. Wszyscy władcy, wszyscy królowie byli pokazani tak jak monarchowie. Patrzymy i widzimy co? Piękne szaty, siedzi sobie na tronie, ale te nóżki jakieś takie dziwne, złączone, nawet nie trzyma insygniów władzy, tylko one leżą na kolanach tuż pod złączonymi łapkami. Buźka taka no, niby królewska, ale no właśnie, ale. I tutaj mamy pomoc Waldemara Świeżego, który pokazał wizerunek mniej godny, ponieważ ten władca był nieudacznikiem. Waldemar Świeży dosłownie pomalował mu szminką usta, symbolizując i podkreślając to, co mówili ci, którzy znali wtedy go z jego czasów, że był to władca wyjątkowo zniewieściały. Charakterystyczne jest, że nawet wielki władca, kolejny, Jan III Sobieski, powiedział, że nie będzie całował w rękę tej małpy na tronie. Jeżeli ktoś tak mówi o władcy, to myślę, że portret Waldemara Świeżego, pokazujący próżnego władcę, otyłego, łysego, który tą łysinę skrywa pod wielką peruką, jest bardziej prawdziwy.